Nepotyzm, czyli zatrudnianie i polecanie krewnych i znajomych, kolesiostwo, trzymanie strony kolegów bardziej niż firmy, temat lojalności. Komu jesteśmy winni lojalność? Jak tu godzić interesy rodzinne, przyjacielskie i biznesowe? Temat, który każdego z nas na bardzo różnych poziomach dotyka. Przez naciski znajomych, przyjaciół, krewnych o załatwienie kontraktów, załatwienie pracy. Warto się nad tym przez chwilę zastanowić. Dla mnie wyzwalaczem refleksji była obserwacja w tym tygodniu kilku różnych firm, gdzie widziałem, że właściciele. Zatrudniają swoje dzieci, prezesi swoich przyjaciół, naturalny, właściciel chce mieć sukcesora na pokładzie, prezes chce mieć osoby godne zaufania, ale w sytuacji problemu, gdy ta osoba, której zaufano, działa na szkodę firmy, kogo broni szef? Czy broni interesów firmy, czy tej osoby? Albo gdy my jesteśmy poddani naciskom znajomych, to czy myślimy przede wszystkim, co będzie dobre dla firmy, czy co będzie dobre dla naszych relacji? Jak to się da pogodzić? Chciałbym zostawić Was z takim pytaniem, by sobie zadać, żebyś sobie zadała, zadał takie pytanie, w jakich sytuacjach szczególnie jesteś narażona na konflikt interesów? Jakie kompetencje potrzebujesz wzmocnić, żeby sobie w tym skutecznie poradzić? Jakie refleksje nauki płyną z tych konfliktów interesów, których? Które już były Twoim udziałem i co zrobisz? Jaki pierwszy krok zrobisz, żeby wzmocnić te, te kompetencje? To są te pytania, to zadanie, ten call to action z dzisiejszej jednominutówki. Natomiast na stronie fruganedukośnik 363 znajdziesz felieton, gdzie spisałem moje refleksje, ale znajdziesz tam też środową dziesiątkę, czyli link do godzinnego spotkania online, gdzie interaktywnie poszerzamy i pogłębiamy ten temat. Także tutaj i jednominutówką, i felietonem, i środową dziesiątką rzucamy światło na ten ważny temat, czyli temat konfliktu interesów, nepotyzmu, kolesiostwa i szukania właściwego rozumienia naszej lojalności.